Pojawia się jesień, czas refleksji, czas zatrzymania, spokoju, mniejszej aktywności i energii. Ale pomimo tej jesiennej pory roku, w waszych sercach nastanie lato. Czas energii, czas działania, czas pracy, realizacji celów, czas konkretnych owoców, o które będziecie walczyć. Jest to bardzo pozytywny, energetyczny okres w waszym życiu. I sami nie będziecie w to wierzyć. Odwrócona wyrocznia. Sami nie wierzycie w to, co się dzieje. Że macie taką energię, takie natchnienie, takie powodzenie w życiu. Jesteście jak ten Budda. W miejscu jego serca pojawia się światło, pojawia się mądrość, jakieś cele będą was dojrzewać. Będziecie do czegoś się szykować. Kolejna karta pokazuje, co wpływa na tak wspaniały energetyczny okres, na takie szczęście, powodzenie w życiu. To jest karta jedności. Wasza wyższa jaźń, dusza, ciało splątane ze sobą razem w stanie jedności. Dlatego ten Budda także się pojawił. Ten stan jedności to ogromna energia, to spełnianie marzeń. Za pomocą waszego wyższego ja jesteście w stanie kreować w rzeczywistości, czego tylko pragniecie. Wasza dusza komunikuje się z wami, przekazuje ważne informacje. Wy jako ten Budda siedzicie pod drzewem i je zbieracie. Szykujecie się do przyszłych działań. Ten stan splątania jedności waszej wyższej świadomości daje wam bezpieczeństwo. Na zewnątrz różne płomienie, zagrożenia, ale wy jesteście poniżej linii ognia. Nie musicie wiele widzieć i wiele rozumieć. Zdajcie się na prowadzenie wyższych ja. Będziecie bezpieczni. Serce piramidy, karta, na którą musicie zwrócić szczególną uwagę. Popatrzcie, że wy uwalniacie się. To więzienie, to jest więzienie mentalne, więzienie umysłu, myśli, przekonań, starych zachowań. Uwalniacie się z tego, uwalniacie od przeszłości, ale znów uwalniacie się dlatego, że wasz umysł, ziemski jego umysł, został połączony z duszą i wyższym ja. Uwalniacie się od fikcji, poznajecie prawdę, którą jesteście. Pojawia się królowa kluczy, kobieta w waszym życiu, która patrzy właśnie na to uwolnienie się. To wy, panie, uwalniacie się. Wy tego doświadczacie, albo panowie takie panie spotykacie. Królowa kluczy to także sukces w pracy. Awans, podwyżka, premia, pieniądze. Te sukcesy przychodzą do was właśnie poprzez tą mądrość, która płynie od waszej duszy. Ale wy rozpoczynacie grę. Poznaliście swoją siłę, swoją wartość. Poczuliście, jak wielkie szczęście macie w tym okresie. I zaczynacie grać z innymi. Oto kto wygra, oto kto jest lepszy. Ale to jest gra egoistów. Gra, w której ktoś wygra, ktoś przegra. I wcale nie jest powiedziane, że wasze wyższe ja, wasze dusze w tej grze pozwolą wam wygrać. Dusze nie lubią grać w gry egoistów. Tej gry nie polecam.
Dziękuję Tobie za subskrypcję, lajka i komentarz. To był przekaz dla Ciebie.